Witajcie, jestem Tytus. Dzisiaj mam nowy produkt do przetestowania z AliExpress. To jest wykrywacz szpiegujących urządzeń, czyli mikrofonów, kamer, co by nas mogło szpiegować. Tak samo telewizorów ponoć by wykrywa, telefony i dyktafony, jakby ktoś nas chciał nagrywać, to też to wykrywa. To jest takie małe urządzonko z antenką. I cóż. Idziemy sobie sprawdzić, jak to działa. Telefon, widzieliście, wykryło. Więc cóż, idziemy dalej testować. Tu urządzenie do mnie dotarło w foliowej, bąbelkowej kopercie. Tak zapakowane. Instrukcja. Do urządzenia potrzebujemy baterię taką. Żeby zamontować tą baterię, to trzeba tutaj odkręcić te dwie śrubeczki. No i możemy sobie zamontować bateryjkę. Tutaj mamy taki zaczep, jak na smyczkę byśmy chcieli, czy coś. Antenkę się wyciąga, jest taka długa. Tutaj można sprawdzić, że już działa. Funkcja A, jak dobrze pamiętam, jest na krótką odległość. Funkcja B jest na dłuższą odległość. Ta dłuższa odległość to jest ponad metr, wyczuwa urządzenia. Więc cóż, idziemy sobie sprawdzić to. Tutaj mam komputer włączony. Nadusimy sobie A. I piszczy. B nadusimy, nic nie piszczy. Tu jest laptop wyłączony i też piszczy pod A. Tutaj jest telewizor wyłączony. Wyłączony też jest tak, że ta czerwona dioda nie świeci, ale jest podłączony do zasilacza. Też piszczy B, nic nie piszczy. Tutaj jest telefon. A też piszczy, B nie piszczy. A jak na dłuższe, ale jak jestem dalej, to słabiej piszczy. Zbliżam się do niego, piszczy. Oddalę, nie piszczy. B w ogóle nie piszczy. Wiecie co, już po jestem w wielu próbach w mieszkaniu i w garażu. Powiem tak, jak jest dużo elektroniki, dużo na przykład przewodów elektrycznych, to on troszeczkę przy tym A szwankuje, wam powiem. Bo jest wkoło tego elektronika i on ją wykrywa po prostu. Ale na przykład w garażu, jak odeszłem od kontaktu, a tam jest po prostu mniej kabli, mniej elektroniki, to jak na przykład na aparat fotograficzny nakierowałem, który miał baterię w sobie, to ją wykrył. Tak samo telefon położyłem, wykrył. Ale aparat bez baterii już nie wykrywał. Czyli on działa po prostu urządzenia, które mają w sobie zasilanie. Nieważne, czy telewizor, jak widzieliście, czy czerwonej kropeczki się nie paliło, ale był podpięty pod prąd, pod zasilanie, tylko po prostu no był wyłączony tym klawiszem, ale i tak do niego dochodziło zasilanie, to on to wykrył. Laptop ma w sobie baterię i ma w sobie zasilanie, nawet jak on jest nieuruchomiony, to i tak tam, jak to się mówi, bateria się rozładowuje. Przecież ten zegar pracuje, przecież jak go uruchomimy, to od razu nam pokazuje godzinę. To tam jest ponoć podczuwanie, jakaś bateria czy coś jeszcze trzyma, taka mała w płycie głównej. Więc on to wykrywa. On wykrywa, słuchajcie, sprzęt elektroniczny, który ma zasilanie w sobie. Może to wykryć kamerę, oczywiście, że tak, bo jak aparat wykrył, który był z baterią włączony i on go widział, nawet nie musiał być włączony do robienia zdjęć, ale on go i tak widział, bo miał w środku prąd po prostu, czyli był na czuwaniu, tak powiedzmy, czy coś w tym stylu, to urządzenie wykrywa, więc no super szpieguje, super sprzęt do wykrywania szpiegów to nie jest, chociaż za tą cenę to cud, że w ogóle się dioda świeci. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Słuchajcie, typu żarówki LED czy jakieś inne, które mają zasilanie, on to też wykryje. Więc jak w pomieszczeniu macie telewizor, to jakieś radio czy coś i to jest podpięte pod
pod zasilanie, nie musi być włączone, ale jest podpięte do gniazdka, to on wam będzie wykrywał to. Tak samo jak ktoś by wam powiesił kamerę gdzieś w rogu, zakrył paprotką, innym kwiatkiem, to on to wykryje, bo on wykrywa no zasilanie. Więc można powiedzieć, no kabel też wam wykryje przedłużacz, bo on piszczy, więc nie wiem, czy on piszczał przy lampie, czy po prostu jak już skierowałem na kabel, to czuł, że tam przechodzi prąd. Nie wiem, jak on tu zadziałał dokładnie, czy wykrył tylko kabel, czy to, ale lampy wykrywa bez problemu. A lampa taką stojącą, jak nakierowała na lampę, tam gdzie świeci, tam na kabel też, tylko nie wiem, czy po prostu nie łapał po prostu LEDów, nie? Więc cóż, no taki szpiegujący, tani szpiegujący produkt, no jakbyście chcieli gdzieś sobie wejść, zobaczyć w hotelu gdzieś, czy nie ma w wazonie, czy gdzieś czegoś elektronicznego, gdy ktoś was nie podsłuchuje lub nie podgląda, jak na przykład odepniecie telewizor z prądu i przejedziecie po ścianach, czy po meblach, czy coś jest ukryte elektronicznie, to wam to wykryje. To jest takie bardziej, wiecie, dla osób, które się boją podsłuchu lub mają jakąś taką fobię, że ich ktoś podgląda, podsłuchuje, to może się przydać wam, ale to tak, to nie jest taki zaawansowany sprzęt, taki bardziej, powiedzmy, cywilny, zabawkowy. Ale, no cóż, na tyle testów w garażu i tu wykryło, nie było takiego czegoś, jak dałem na śrubokręt, piszczał, czy coś w tym stylu. To nie było, że położyłem śrubokręt, czy coś w tym stylu, piszczał bez przerwy, działa. Tylko mówię, jak jest dużo elektroniki, to jest zakłócenia. No i cóż, no wszystko, co ma zasilanie, będzie wam piszczało, powinno piszczeć. Więc cóż, powinno, bo jak nie piszczy w ogóle, to znaczy, że jest popsuty. To też o tym pamiętajcie. Więc cóż, zapraszam do następnych filmików i do zobaczenia!